Krzysztof Zimnoch dzisiaj na gali w Legionowie w roli obserwatora. Pamiętasz te czasy, kiedy tutaj boksowałeś w walkach wieczoru? Tak, to było dosyć dawno temu. Pamiętam. Ostatnia walka, wrzesień 2017. Co się z tobą działo do tego momentu, tych historii wszystkich na Facebooku? Budowałem dom, dochodziłem do siebie. Co jeszcze? Trenowałem cały czas w międzyczasie. Walczyłem dużo ze swoim o swoje zdrowie przede wszystkim. To było główną przyczyną, że mnie nie było przez tyle czasu. Nie mówiłem o tym, ale leczyłem się farmakologicznie przez ponad rok czasu. Wygrałem tą walkę i teraz wracam silniejszy w innej kategorii wagowej. A powiedz, jak dokładnie przebiegała twoja głodówka? Bo mamy tylko takie strzępki informacji, które zamieszczałeś na Facebooku. Normalnie nie jadłem przez 3 tygodnie, tak? 21 dni. Skąd w ogóle ten pomysł? Co to miało na celu? To miało na celu oczyszczenie organizmu po tych wszystkich antybiotykach, które przyjmowałem. Czyli ta głodówka też ma związek z tym problemem, tak? Zdrowotnym, o którym mówiłeś wcześniej. Tak jest. Ile ważysz teraz obecnie, na dzień dzisiejszy? 89 z rana, wieczorem 90, 90,5, różnie. To czyli co, będziesz teraz walczył w nowej kategorii? Tak, teraz będę w cruiser. W junior ciężki. 3 tygodnie bez jedzenia. Bo wydaje się, że już po jednym dniu człowiek ma dosyć, a jak wytrzymać tak długo? Pierwszy dzień był najgorszy, podobno z tego co się interesowałem wcześniej, tak, bo się przygotowywałem do tej głodówki bardzo długo i dużo się tym interesowałem. Po prostu wiedziałem, co się działo przez ten rok czasu przyjmowania tych wszystkich antybiotyków. Wiedziałem, że moje ciało jest mocno skażone tym wszystkim. Musiałem się oczyścić. To był tak naprawdę najlepszy sposób według mnie na to, żeby się pozbyć wszystkich toksyn po antybiotykach. Przygotowałem się. Pierwszy dzień był tak naprawdę najgorszy. Później miałem dwa przełomy. Gdzieś tam chyba 13-14 dzień był ciężki, że 13 dnia postanowiłem, że 14 dzień będzie moim ostatnim dniem głodówki. Później 15 dnia wstałem bardzo wcześnie z rana o 5.30 w niedzielę i już przygotowywałem sobie posiłek. I tak sobie powiedziałem, że nie, jeszcze jeden tydzień. I wytrzymałem jeszcze jeden tydzień, tak? I zostawiłem przygotowywanie posiłku, to znaczy posiłku, soku tak naprawdę. Sok, 1/4 soku, 3/4 wody, grejpfrutowego soku. Zostawiłem to, napiłem się wody, wziąłem prysznic i dalej funkcjonowałem normalnie, oczywiście o wodzie przez tydzień czasu. Teraz jesteś w stanie normalnie funkcjonować? Już wróciłeś do treningów? Tak, już trenuję. Jeszcze nie byłem w ringu, nie sparowałem. Teraz tylko czekam, potrenuję jeszcze tydzień, dwa i pójdę, zacznę robić sobie sparingi, zobaczę jak się czuję. Czyli kontynuujesz w nowej kategorii, a czy możesz tak mniej więcej nam powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać twojego powrotu do ringu? Nie powiem nic jeszcze, powiem w tym półroczu, zobaczymy. Na razie czekam na, już powiedziałem oficjalnie, na narodziny syna. To jest dla mnie najważniejsze, że muszę być teraz, chcę być przy żonie, chcę ją wspierać i czekam z niecierpliwością i jestem bardzo zadowolony, że będę miał syna, tak? To jest spełnienie moich najskrytszych tak naprawdę marzeń, tak? Bo to po to facet przychodzi też na świat, żeby zostawić potomstwo. Pierwszy syn. Jestem bardzo zadowolony z tego. Po tej walce z Abelem były duże zwątpienia, jeśli chodzi o kontynuację twojej kariery? To znaczy, ja czułem się, jakby ktoś mi wyrwał serce po walce. Miałem taką, szedłem do szatni, to miałem taką straszną chwilę kryzysu, tak? Nie wiem dlaczego się rozpłakałem. Płakałem jak małe dziecko. I żona, i trener, i nie wiem, czy Tomek też próbowali mnie podnieść. Po prostu nie miałem ochoty na nic, nie? Bardzo ciężko to przeżyłem.
ale wsiadłem do szatni, ogarnąłem się, po prostu powiedziałem, postanowiłem, że już wtedy wiedziałem, że będzie dobrze, że wrócę. Później jeszcze się dowiedziałem o tej chorobie i o tym, że będę musiał się jeszcze kolejną walkę stoczyć farmakologiczną, tak? I nie poddałem się, tak? Walczę, jestem, wrócę silniejszy, tak? Jak sobie wyobrażasz swoją dalszą karierę? Na obecną chwilę niczego nie wyobrażam, chcę po prostu wrócić do ringu, chcę najpierw wejść do ringu na sparring, poczuć znowu walkę. Oczywiście na pewno trzeba będzie przyjąć jakieś ciosy, zobaczę jak się będę czuł. I tyle. Jeżeli wszystko będzie dobrze, niedługo zobaczycie mnie w ringu. Kiedy? Jeszcze dokładnie nie wiem. A chciałbyś się związać z jakimś polskim promotorem? Tak, zwiążę się z polskim promotorem, tylko jeszcze nie powiem z którym. Już te. Tak, mam ofertę bardzo poważną i bardzo poważnie do niej podchodzę i 99% że z niej skorzystam. Czy to będzie MB Promotion? Nie powiem nic, kto to będzie, po prostu będzie ktoś, tak. Rozmawiam z kilkoma promotorami i tyle na obecną chwilę. Krzysztof, dwa pytania. Pierwsze to lekarze już wypowiedzieli się na temat tego, że możesz wyjść do ringu. Rozmawiałeś w ogóle z lekarzami? Gdzieś była taka dyskusja? Była i nie była. Czy to ewentualnie tylko ty będziesz podejmował tą decyzję? Nie tylko ja. Będziemy podejmować ją wspólnie razem z żoną i oczywiście będę musiał jeszcze porobić finalne badania i zobaczymy co wyjdzie. Jeśli chodzi o teraz w ostatnim czasie, wszyscy kibice, wszyscy fani zauważyli olbrzymią falę hejtu w polskim boksie. Ja mówię ogólnie, w polskim boksie uważasz, że to jest potrzebne polskim bokserom? Jak w ogóle do tego podchodzisz? Oczywiście gdzieś tam i twoje nazwisko się pojawiało w tym wszystkim, pojawiały się nazwiska innych zawodników. Niektórzy ze zdumieniem to obserwują i patrzą, co się w tym polskim boksie wyprawia, tak szczerze mówiąc. Jakie jest twoje spojrzenie na to? Czy jesteś poza tym w ogóle? To znaczy, to musi być. Wiadomo, że są kibice i tacy, którzy się wypowiadają w różny sposób. Inni cenzuralnie, drudzy nie. Jedni są chamami, drudzy są prostakami i nie nadają się do tego, żeby w ogóle wypowiadać się na temat boksu i na temat sportu. I się wypowiadają, ale to nie ma znaczenia. My jako zawodnicy jesteśmy od tego, żeby walczyć, żeby wygrywać, żeby dawać jak najlepsze walki. Staramy się robić, oddajemy. Każdy, kto wchodzi do ringu, to musi mieć wielkie jaja, przepraszam za te słowa, żeby wejść do ringu i stoczyć walkę, tak? Przejść karierę amatorską na początku, później wejść, teraz już się walczy w amatorstwie bez kasku. To już jest nawiązanie do zawodowego boksu, tak? Także hejterzy tak naprawdę, mówiąc brzydko, to w ciemnym miejscu byli i ciemne rzeczy widzieli, tak? Mówiąc tak bardzo delikatnie, bo powinienem to powiedzieć inaczej. Są tacy ludzie, oni też są potrzebni i wiadomo, że nie wolno reagować emocjonalnie na hejty. One też są potrzebne. Niektórym podcinają skrzydła, niektórym dodają skrzydeł. Także ja osobiście dziękuję im, że oni są. Czytałeś w ogóle komentarze na swój temat, bo wiadomo, część osób cię wspierała, ale część no śmiała się tej twojej głodówki, tej całej historii. Tak, czytać
Zależy których komentarzy. Ja czytałem komentarze na swoim Facebooku. Co mi opowiadałeś? I to było większość pozytywnych komentarzy. Były też hejty, no, ale tak jak mówię, one muszą być, tak? Hejterzy też ciągną za sobą ludzi i hejt jest potrzebny. Mnie hejt wzmacnia, także hejtujcie mnie. Bo tak naprawdę zaczęło być o tobie głośno po tej bójce w Mariocie z Arturem Szpilką. Czy ten temat walki z Arturem Szpilką to już odkładasz na półkę? Jak sobie wyobrażasz swoją dalszą karierę teraz? Jakie są twoje cele? Mój cel to jest wejść do ringu i stoczyć walkę, tak jak mówiłem. Będąc w ciężkiej wadze, marzyłem o największych laurach. Nie było mi dane, tak jak też hejterzy powiedzieli, że przyjechał pielęgniarz, psychiatryka i mnie ściął jednym ciosem jak kosą. Także, a marzyłem o mistrzostwie świata. Ja dalej marzę, ja dalej widzę swój. Swoją najważniejszą walkę, swoje zwycięstwo na największe tytuły. Ale nie ma sensu dzisiaj o tym mówić. Trzeba być tu, twardo na ziemi. Ja jestem, ja chcę wejść do ringu, tak jak mówiłem, chcę wejść na sparring, poczuć jak to jest, zobaczyć kim jestem, tak? Przyjąć cios, oddać cios i tyle. Reszta to jest tylko pył, później będzie promotor, jest Facebook, będą sponsorzy, będzie walka kolejna i kolejna. Jestem silniejszy niż byłem i zamierzam walczyć o swoje. Zamierzam walczyć na polskim podwórku na dzień dzisiejszy o swoje i tyle. Zobaczymy gdzie zajdę. Sam jestem ciekaw. Wspominasz jeszcze czasem walkę z Deontayem Wilderem, który teraz jest mistrzem WBC wagi ciężkiej? Ja mam gdzieś tą walkę, tylko nie mogę jej znaleźć, tylko ja ją mam gdzieś. Masz nagranie tej walki? Mam ją na VHS-ie, szukałem jej, nie mogę jej znaleźć, ale ona gdzieś jest, muszę gdzieś ją odkopać. I ją wstawię, tak. To było dawno, to było 12 lat temu na Mistrzostwach Świata w Chicago. Nie dawali mi za dużych szans z tego, co później po walce się okazało. Wygrałem. Dalej moje losy na Mistrzostwach Świata się zakończyły, bo przegrałem z Niemcem. No i tyle było. Tak naprawdę to nie ma znaczenia dzisiaj, nie? Gdybym był w rankingu, w 15 WBC, być może bym dostał propozycję walki od Wildera. Teraz nie ma o czym rozmawiać, to już jest historia. Może kiedyś będzie dane nam zawalczyć, spotkać się, porozmawiać o tamtych czasach, przybić chociaż sobie piątkę i stawić fotę na Facebooka. Jeszcze na zakończenie, bo wspomniałeś chyba ty o walce z Mateuszem Masternakiem. Co to za historia, że może być twoim rywalem? Nie, ja nic takiego nie wspominałem, po prostu skomentowałem, bo Andrzej Kostyra mnie spytał o to, bo ktoś napisał w komentarzu, że być może ktoś złoży propozycję Zimnochowi walki z Masternakiem i ta walka mogłaby być eliminatorem do walki z Krzyśkiem Włodarczykiem. Jaki sens ja miałbym, dlaczego ja miałbym walczyć z Masternakiem o to, żeby walczyć z Włodarczykiem? To nie ma najmniejszego sensu. Ten Masternak tak naprawdę nie musi się kwalifikować na walkę z Włodarczykiem, bo to jest walka top obecnie, jeżeli chodzi o Włodarczyka i o Masternaka, tak, w Polsce. Nawet i w Europie, a nawet i na świecie na pewno wzbudziłaby zainteresowanie w wadze cruiser. Ciekawy jestem, co będzie, jak Usyk odejdzie do kategorii ciężkiej, nie?
Dziękujemy Krzysztof i czekamy na wiadomość. Pozdrawiam wszystkich, wspierajcie mnie i bądźcie ze mną. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.